Ida Nowakowska zaskoczyła wyznaniem na temat półrocznego synka. Ida Nowakowska dba, by jej syn od małego wyrabiał sobie gust muzyczny, a w przyszłości został melomanem. W tym celu puszcza mu określony rodzaj muzyki. Jaki? Ida Nowakowska została mamą na początku maja. Gwiazda na porodówkę pojechała niemal prosto ze studia TVP. Po porodzie nie skorzystała z urlopu macierzyńskiego i od razu wróciła do pracy, tłumacząc, że dobrze się czuje. A jej synek jest blisko niej, gdyż zabiera go ze sobą na plan, a w opiece nad nim pomaga jej mama. Jak się okazuje, mama małego Maksymiliana dba, by chłopiec od samego początku wyrabiał sobie gust muzyczny. Ida Nowakowska, jaką muzykę puszcza synowi? Puszcza mu więc określony rodzaj muzyki, który uważa, iż go ukształtuje. Ida Nowakowska w rozmowie z Faktem wyznała, że jest to muzyka klasyczna, którą malec bardzo lubi. Max bardzo lubi muzykę klasyczną. Puszczam mu dużo Chopina. Takiej muzyki słuchałam, jak byłam w ciąży, bo mnie to relaksowało. Teraz mam wrażenie, że te piękne dźwięki dają mu poczucie bezpieczeństwa. Wyznała Faktowi. Pomysł z puszczaniem tego rodzaju muzyki Maxowi nie wziął się znikąd. Ida Nowakowska przeczytała bowiem, że muzyka klasyczna pobudza inteligencję dzidziusia jeszcze jak jest w brzuchu. Mam nadzieję, że jak będzie duży, to będzie kochał tę muzykę i będziemy razem chodzić na koncerty do filharmonii. Powiedziała tabloidowi.